zagasło, gorej, gorej jasno, żeby nie zagasło, gorej, gorej jasno, żeby nie zagasło. Przynosimy też to, co mamy z zagród. Dobrą, tłustą śmietanę. Niech nam się wiedzie. Rytuały to dla mnie jest taki sposób połączenia się z cyklem świata tak naprawdę. Z cyklem zmian w przyrodzie, z cyklem zmian słońca, księżyca. Ja jestem takim małym kółeczkiem, to jest wielki krąg. Trzeba to synchronizować co jakiś czas. Jak się człowiek nie synchronizuje, no to zaczynają się w życiu dziać dziwne rzeczy. I przeważnie nie są to fajne rzeczy, w związku z tym uważam, że dobrze jest to zrobić. Gdybyśmy też zimą głodu nie zaznali nawet na przednówku. Nie do końca wiemy, jak obrządki były wykonywane. Mamy tylko luźne przesłania i możemy się wielu rzeczy domyślać, jak naprawdę te obrzędy były przeprowadzane. Dzięki różnym źródłom, z których korzystamy i z których próbujemy sklecić jakąś logiczną całość, próbujemy odtworzyć obrządki, które z dużym prawdopodobieństwem mogły wyglądać tak, jak próbujemy je realizować w dzisiejszych czasach. Dzisiaj noc szczególna, dzisiaj noc dziadów. Nasi dziadowie! Naszki nasze! Zapraszamy was tutaj! Dobre duchy! Niech przybędą! Sława wam i sława! Zamknęliśmy krąg, dzięki czemu złe duchy do nas nie przystąpią. To czas, aby przywołać duszę przodków, zawołać ich tutaj, by razem z nami biesiadowali, poczęstować ich kołaczem. Lelesie, panie zaświatów, panie Nawi, ty, który pozwoliłeś, by bramy Nawy się otwarły, bądź razem z nami i razem z nami biesiaduj. Stare spalić, a o nowe poprosić. Zanim wieczorem wygonimy stąd bażannę, a musimy ją wygonić porządnie, bo była porządna zima, więc jak jej nie przegonimy, to skubana nie pójdzie. Ale zanim to zrobimy, trzeba sprawdzić, czy na całym grodzie, we wszystkich chatach jest porządek. Bo to nie jest dobrze, nie uchodzi, żeby marzannę wyganiać, a przede wszystkim, żeby wiosnę widać w jakimś takim bałaganie. To ma cztery kąty. Na gospodynię i na gospodarza. Co by wam się darzyło na wiosnę? I resztki zimy z całego powietrza i chorobska, wszystkie wypłoszymy. Z powietrza zło już też wygnane. Żebyście maleństwa zdrowe były, nic złego was się nie imało. Żebyście nie uciekały, tak? I żebyś, Kiniusia, proszę cię bardzo, zrób tak, pogadaj z Mokoszą jeszcze, ja też to zrobię, żebyś miała cieczkę po dzikich świniach. Tak. Po dzikich świniach dwa razy do roku, a nie co miesiąc. A kiedy zima sobie idzie, trzeba ją wyekspediować na drogę. Żeby już naszej matki ziemi nie dusiła. Puste pisanki, puste, bezpłodne jak zima. Niech ze sobie zabierze. I suchy wieniec. My tego nie chcemy. Bierz to sobie i uciekaj. Weźcie teraz każdy po trochę ziemi i patyków. Odrzucić ją trzeba czymś. Niech wie, że tu jest niemile widziana. Weźmy kamienia. Obudź się ziemią. Cicho. Obudźcie się drzewa. Cicho.
Obudź się, mateczko ziemio. A żebyś nam była przychylna, kiedy już wstaniesz, ugościmy cię tym, co ty nam dałaś w zeszłym roku, żebyśmy przetrwali tę zimę. Damy ci śmietany. Damy ci jajka, które też są symbolem nowego życia, które właśnie się budzi wraz z tobą. Damy ci ziarna, żebyś obdarzyła nas bogatymi plonami na jesień. Od ciebie to ziarno przychodzi, ciebie niech powita, niech do ciebie wraca. To jeszcze sobie. Tu. Wraz z tobą budzą się wszystkie owady. Pszczoły, dzięki którym mamy co jeść. A to jest coś, co dzięki tobie i dzięki pszczołom mamy, dajemy ci w darze miód. A teraz tą zołzę, tą zimę trzeba stąd wynieść, utopić, spalić, kamieniami obsypać i niech nie wraca wredna jędza do przyszłego roku. Jędza powróciła, nas oswobodziła, czystem odmarza. Święty ogry swarogowy! Błoni nam na dzisiejsze święto kukały! Sława ci! Kolowatry do skoku, na bezniczku wysoku. Dawaj łuki na pupok, a ze zwiedzania pieku. Odnajduje samego siebie. Myślę, że to jest ta najważniejsza cząstka, która drzemie w tych starych wierzeniach, w pogaństwie samym sobie, który jest pełen radości. Jest to religia, która, czy sposób bycia, który jest zupełnie inny od tego, co jest wokół nas, co już jest skażone tymi wszystkimi latami naleciałości wschodnich, innych, które nie do końca pasują nam. Jest to przede wszystkim styl życia zgodny z tym, jacy jesteśmy. Wiąże się silnie bardzo z naszym dziedzictwem i to, co jest w naszej krwi. Dlatego wiele osób, przychodząc tutaj, po prostu odnajduje siebie, jest w pełni zadowolony, że może wracać do swoich korzeni i do tego, o czym zajmowali się nasi przodkowie, zanim nastały inne czasy i obce religie. Sława!